W wielu momentach życie jest jak film. Wielu rzeczy nie przewidzimy. W ogóle dzieją się takie rzeczy, których się nie spodziewamy. Jakby to jest naprawdę jak film. Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Agata Kopaczewska. Dzisiaj będę odpowiadać na wasze pytania. Dostałam od was pytania na naklejkę na Instagramie. Ostatnio, nie wiem, bodajże 2 dni temu zadaliście mi trochę pytań. Co prawda właśnie nie odpowiedziałam na Instagramie. Zebrałam to na odcinek. Także tutaj będą odpowiedzi. Zapraszam wszystkich do oglądania. Pierwsze pytanie. O czym będzie moja książka? Kochani, to będzie zbiór opowieści o życiu. To będą takie historie o takich ludziach niezwykłych, o różnych osobach właśnie, które spotkałam na swojej drodze. To będą różne niezwykłe historie, moje przeżycia, refleksje, różne doświadczenia właśnie, które zmieniły moje życie, mogę wprost to powiedzieć. To będzie bardzo osobista książka. Nie ukrywam, że zostało mi tylko parę rozdziałów, żeby skończyć tę książkę, także ja się bardzo ekscytuję, bardzo chciałabym to faktycznie wam jeszcze trochę czasu minie i przekazać. W wielu momentach życie jest jak film. Wielu rzeczy nie przewidzimy. W ogóle dzieją się takie rzeczy, których się nie spodziewamy. Jakby to jest naprawdę jak film. Po prostu musiałam to wszystko opisać. To jest na maksa inspirujące. Niektóre opisane historie ludzi też bardzo łapią za serce. Mam nadzieję, że też odbierzecie w taki sposób tę książkę. Kolejne pytanie. Jak będzie wyglądać moje wymarzone wesele? Szczerze, no to na pewno musiałabym to uzgodnić z drugą połówką. Tak ze szczegółami to jeszcze się nad tym w sumie nie zastanawiałam. Myślę, że jeszcze dużo czasu do tego, także jedynie jakieś tam inspiracje, nie wiem, z Instagrama, z Pinteresta można sobie przeglądać czasem tak w ramach jakichś może marzeń, ale to tylko takie właśnie plany na kiedyś, nie wiem, na przykład motyw róż albo coś takiego, ale mówię, to musiałabym i tak dogadać z drugą połówką, także jest jeszcze na to czas. Jak zacząć czytać Biblię? Dużo osób mnie o to pyta, mimo że już nagrałam rolkę na ten temat na Instagram, i na kanale też tutaj nieraz na vlogach bodajże mówiłam, nie pamiętam dokładnie na którym, także już od razu mówię. Na kursie Alfa nauczyli nas, że zaczynamy od Ewangelii najlepiej, potem Dzieje Apostolskie, potem mówili, że najlepiej wziąć Księgi Starego Testamentu i tutaj w sumie dowolna kolejność, a na końcu Apokalipsa, która jest bardzo trudna. Czy mocno stresowałaś się obroną pracy? To był dla mnie taki stres, ludzie, którzy ze mną byli, to widzieli. To po prostu, wiecie, ja zawsze się takimi rzeczami przejmuję, to było bardzo stresujące dla mnie, bardzo się przejmowałam. Taki miałam brzuch ściśnięty, ja w ogóle myślałam, że nie wejdę tam do tej sali. No ale co, udało się, życzliwa komisja, było bardzo miło, było w sumie bardzo w porządku, a ja naprawdę sobie już, wiecie, w głowie, jak to człowiek sobie wymyśli różne rzeczy i po prostu się boi na zapas. Nie trzeba było się tak bać w sumie, ale ja tak mam, walczę z tym, ale właśnie ten stres to często mnie tak zjada, że jest ciężko. Kolejne pytanie, czy po nauczaniu zdalnym czujesz, że czasami trudno ci się dogadać lub zrozumieć z rówieśnikami? Nauczanie zdalne już było jakiś czas temu i wiem, że faktycznie mogą być takie problemy teraz wśród ludzi, wśród młodzieży. Ja, jak dobrze pamiętam, nie miałam takiego problemu, żeby dogadać się z rówieśnikami, jakoś te relacje nie były przez to jakieś, nie wiem, uboższe. Ale właśnie zdaję sobie sprawę, że takie coś może się pojawić. Ale myślę, że też bardzo ważne jest, żeby uczciwie zadać sobie pytanie, czy to aby na pewno właśnie chodzi o to nauczanie zdalne, czy to jest powodem, czy to może być powodem właśnie problemów w relacjach. Czy to na pewno o to chodzi? Może to jest jakaś część. A chodzi tutaj o coś zupełnie innego, jakiś inny problem. Też warto sobie nad tym się zastanowić. Jak wyrabiasz się z nauką i tymi rzeczami dodatkowymi? Myślę, że chodzi tutaj o kanał, kurs grafiki i takie rzeczy. No to powiem wam szczerze, że podstawą jest dobre planowanie, bo ja planuję każdy dzień i każdy tydzień. Dzięki temu wiem, jak się posuwam do przodu i że systematycznie faktycznie posuwam się do przodu, odhaczam sobie po kolei, od lat już tak robię i naprawdę dzięki temu i w edukacji domowej się wyrabiałam z przedmiotami na egzaminy i w ogóle. I jakby nie mam problemu właśnie z tą organizacją czasu. Ogólnie jak to jest, staram się robić wszystko, co mogę od razu. Czyli jak załóżmy, jest jakaś praca do napisania na studiach, to ja to robię praktycznie od razu. Jak tylko mam chwilę wolną, od razu to robię, siadam, wysyłam. Nierzadko było tak, że wysyłałam jako pierwsza i faktycznie dzięki temu miałam potem czas na inne rzeczy. Nie cierpię zostawiania czegoś na koniec, na ostatnią chwilę. To zupełnie do mnie nie pasuje, bardzo tego nie lubię. A jak już się takie coś wydarzy, to oczywiście bardzo się wtedy stresuję i czuję się bardzo niekomfortowo. Potem też rzeczy tak się bardzo nawarstwiają i tego się robi coraz więcej, kolejna praca, kolejny projekt, coś tam jeszcze coś wyskoczy, jakieś spotkanie, wiecie, i potem tego jest za dużo i człowiek już panikuje. Czyli faktycznie podstawą jest to planowanie dni i tygodni i dzięki temu, oprócz tego, że wiem, jak się posuwam do przodu i że wiem, że robię to systematycznie, wiem też, czy na przykład mogę sobie pozwolić w tym momencie na przykład jakiś dodatkowy kurs. Wtedy wiem, czy się z tym wyrobię, czy mogę to zrobić. Biorę od razu ten swój kalendarz, patrzę, wpisuję, czy to dam radę ogarnąć i czy się wyrobię. Także to jest naprawdę podstawa. Czy zdarza ci się zarywać nocki w tych intensywnych okresach, takich jak sesja i inne takie rzeczy?
jak dobrze pamiętam, nigdy nie uczyłam się w nocy. Ja bym nie dała rady, ja bez nocy nie funkcjonuję, w sensie bez spania nie funkcjonuję odpowiedniej ilości snu. Myślę, że to jest związane z wysoką wrażliwością, bo też bardzo często to się podkreśla w związku z tym. I myślę też dzięki temu planowaniu, nie mam takiej jakby konieczności uczenia się w nocy, robię to w dzień. Po prostu wyrabiam się z tym, dlatego że inne rzeczy też mam poukładane. Wieczorem uczyłam się nieraz, wiadomo, ale nocek nie zarywam. Także zobaczcie, faktycznie to planowanie, dobra organizacja czasu jest kluczem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy mają tak dużo do zrobienia i tego jest, tych obowiązków jest naprawdę masa i nie zawsze się da po prostu nawet to jakoś tak wszystko zaplanować. Myślę, że wtedy jest już trochę inny problem. Może ktoś ma za dużo na głowie, za dużo na siebie wziął, nie wiem. Ale naprawdę jakby też rozumiem to, jak się komuś to nie udaje, żeby nie było tak, że to jest jedna słuszna opcja i że już wszyscy, co robią inaczej, to robią źle. Sen jest bardzo ważny, także trzeba o nim pamiętać, trzeba uważać na to. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy naprawdę mają ciężko. Co zrobić w kryzysie wiary? Nagrywałam o tym osobny odcinek, więc już nie będę tutaj się powtarzać. Macie osobny, także możecie sobie kryzys wiary u mnie wpisać, czy tam poszukać i będzie. Czy interesuje cię religioznawstwo? Czy wypowiadane w kierunku ateistów słowa "pomodlę się za ciebie" jest według ciebie właściwe? Szczerze, no według mnie tak, ja przynajmniej tak robię, jakby nie mam też z tym problemu. Bardzo często jak do mnie piszecie, różni ludzie też do mnie piszą, i ateiści, nie tylko, ja często jakby albo mówię z Bogiem do kogoś, albo też mówię o wierze, jakby, znaczy piszę o wierze, także jakby nie mam problemu z tym i uważam, że to jest dobre. Poza tym Bóg wie, kiedy ta modlitwa właśnie za tę osobę zaowocuje. No właśnie, to jakby jest, my możemy dać to dobro od siebie, Bóg wie, kiedy to zaowocuje, bo modlitwa ma moc i siłę, także to już Bóg wie kiedy. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostaniecie na kolejne odcinki, które już dla Was przygotowuję, bo teraz po obronie mam trochę więcej czasu. Zostawcie lajka, komentarz i subika, bardzo dziękuję i cieszę się, że jest Was coraz więcej, naprawdę Wasza obecność jest dla mnie nieoceniona i bezcenna, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zapraszam na Instagram, na rolki, na różne materiały, które dla Was tam przygotowuję. Wkrótce się widzimy właśnie na kolejnych odcinkach. Pamiętajcie też, że można już wspierać ten kanał. Jeśli macie takie pragnienie, chęci, to zapraszam. Jest już możliwe. Przycisk wesprzyj obok subskrybuj. Także dziękuję bardzo za wszystko.